Dziś wszelako czas jest rzeczywiście wyjątkowy. Dziś mamy do czynienia z próbą podbicia suwerennej Ukrainy. Tej Ukrainy, która dziś, walcząc o swoją suwerenność, swoją wolność, walczy także za nas. Walczy także o naszą wolność i naszą niepodległość. Dziś Ukraina doświadcza tej nienawiści, tego straszliwego nacjonalizmu, któremu sama się poddała 80 lat temu. Dziś Ukraina widzi, do czego prowadzi straszny nacjonalizm. Jakże różne podejście od dobrego, ciepłego, zdrowego patriotyzmu. Patriotyzmu, czyli umiłowania własnej ojczyzny, ale szacunku do innych. A nacjonalizm to nienawiść do innych, pogarda i w konsekwencji śmierć i niewola. I dziś Ukraina widzi, że spadkobiercą organizacji ukraińskich nacjonalistów i UPA jest ruski mir. Dziś to Putin, Kreml, Moskwa zachowują się w sposób ludobójczy i zbrodniczy, coraz bardziej przypominając najgorsze zbrodnie ludobójstwa znane z historii świata. Czym się kieruje ruski mir? Oczywiście imperializmem, kolonializmem, podbiciem innych krajów, wysysaniem z nich soków żywotnych, ale także nacjonalizmem, skrajnym nacjonalizmem. Dzisiaj nastroje w społeczeństwie rosyjskim poprzez politykę Kremla są skrajnie nacjonalistyczne i to one wywołują taką nienawiść do Ukraińców, do Polaków, do innych narodów. Ale musimy też zdać sobie sprawę, o czym pięknie wspomniał pan prezydent, że to w interesie Rosji i Moskwy jest ponowne skłócenie Polaków i Ukraińców. Tak, poruszamy się pomiędzy Scyllą fałszywego pojednania i charybdą wiecznej nienawiści. Ta wieczna nienawiść, która dawno temu przecież wrosła w serca i zatruła krew pobratymczą, jest w interesie tego, kto chce pozbawić i nas, i Ukrainę wolności i suwerenności. I dlatego temu nie możemy się poddać. Dlatego tą wąską ścieżką między wieczną nienawiścią a fałszywym pojednaniem musimy kroczyć i kroczymy i będziemy kroczyć. Przyszłość nie może być zbudowana na fałszu. I ta wielka szansa, możliwość pojawiła się teraz, w momencie, kiedy Ukraina bohatersko schwyciła za broń, kiedy Polska pomaga Ukrainie, kiedy otwarliśmy nasze serca i drzwi, nasze domy dla uchodźców z Ukrainy. Ta wyjątkowa możliwość oparcia przyszłości nie o pretensje, zadry, kłamstwa, tylko w oparciu o prawdę, przyszłość i wspólną siłę, większą siłę, gdy będzie wspólna, narodziła się właśnie teraz, wraz z walką z tym nacjonalistycznym ruskim mirem. I oby ta walka była zwycięska. Te słowa kieruję do wszystkich, którzy w dobrej woli, w dobrej wierze, na najróżniejsze sposoby próbują jednak dzisiaj doprowadzić do
braku pojednania. My prawdy chcemy, prawdy jako warunku pojednania, ale dziś przed nami możliwość przełamania wielowiekowej niechęci i nienawiści. Możliwość, której nie możemy zmarnować, bo potomni nam tego nie wybaczą. I krew dzisiaj oddawana przez Ukraińców na froncie walki z Rosją, z nacjonalistyczną Rosją, z ruskim mirem, będzie także krwią pojednania pomiędzy naszymi narodami. Wierzę w to głęboko i niech tak się stanie. Niech Ukraina ocali swoją suwerenność i swoją wolność, także dla nas. Niech żyje Polska. Cześć i chwała bohaterom, cześć i pamięć wszystkim okrutnie pomordowanym na Wołyniu i na Kresach Wschodnich.